Kiedy Joachim dowiedział się o śmierci ojca, nie mógł w to uwierzyć. Przecież udało mu się cało wrócić z wojny. Dlatego, kiedy sąsiad przyniósł wiadomość tak nieoczekiwaną, Joachim puścił się biegiem przed siebie. Chciał zgubić ogromny ból, który poczuł, prześcignąć go, wykrzyczeć w samotności. Nie zwracając uwagi na smagające go po nogach gałęzie, biegł, jakby jego siły miały się nigdy nie wyczerpać. Las stawał się coraz gęstszy i zmuszony był zwolnić. Co chwila musiał uskakiwać przed pojawiającymi się nagle drzewami. Wreszcie na wpół przytomny uderzył z impetem w dąb, tracąc przytomność. Nie wiedział, jak długo leżał na ziemi. Kiedy odzyskał świadomość, zrobiło się już dość ciemno. Nagle zdał sobie sprawę z tego, że jego ciało wypełnia przedziwna muzyka. Jej źródła Joachim nie był w stanie zlokalizować. Pomyślał, że to na pewno wypadek uszkodził coś wewnątrz jego głowy. Był to właściwie szum, w którym co jakiś czas rozpoznać można było dźwięki lasu, ptaków, poruszających się zwierząt, wiatru. Joachimowi wydawało się, że dźwięk ten dobiega z wnętrza jego ciała, równocześnie otaczając go, mając swoje źródło w samym lesie. Nigdy nie doświadczył niczego podobnego w trakcie wycieczek z ojcem. Ojciec. W tym momencie Joachima znowu złapał ból.